Cześć moi drodzy, ja jestem Atreł, witam was w kolejnym odcinku z gry Construction Simulator. Moi drodzy, kontynuujemy. Jakie mam zlecenie? O, specjalne jakieś. Piękni i bogaci, bogaci i piękni. O, proszę bardzo, z brygadzistą. O, ten radny Schmidt, co ostatnio nam tam stał, cośmy budowali sobie blisko, teraz chcę, żebyśmy kord wybamblowali. No, biorę. Gadamy sobie, robimy sobie korcik tenisowy. Muszę na górę iść. Kurde. Właśnie dzwoni do mnie klient, mówi, że chce zbudować kort tenisowy. Wspomniał, że rozmawialiście już na ten temat. Dokładnie. Zaczepił mnie kilka dni temu, dokładnie wtedy, kiedy montowaliśmy bramki na boisku, pytał, czy moglibyśmy mu zbudować kort do tenisa. Zapewniłem go, że dla nas to żaden problem. Oczywiście, że to nie jest problem. A to jest sprawa, że ucha to dla nas wyjściówka na salony. Jeśli nam się uda i będzie klient zadowolony, na bank dostaniemy więcej zleceń w tamtej okolicy. To jest sprawa, jakie płace tam stoją. Masz rację, to zbiorowisko imponujących domów i rezydencji. Cóż, chyba pora zabrać się do pracy. Tak jest, tak jest, tak jest. I tam sobie muszę wywalcować, tak? Z tego co patrzyłem. Tak, wywalcuj i ładunek i ziemi nawieść. To gdzie jest walec? Jedziemy, plan budowy. Gdzie pan Schmidt ma rezydencję? Ja jestem. Północne przedmieście, o panie. O panie. Gdzie masz chałupę? A, chałupy nie ma, bo jest plac budowy, także chałupa znikła. Siema, Schmidt. Ach, witam, cieszę się, że wszystko poszło zgodnie z ustaleniami. W każdym razie to jest właśnie miejsce, gdzie ma być usytuowany kort tenisowy. Byłoby cudownie, jakby udało się go szybko ogarnąć, moja żona już się nie może doczekać. Naturalnie, zajmiemy się tym ekspresowo, skontaktuję się z panem, kiedy będziemy gotowi. Dokładnie, jeśli wszystko będzie jak należy, polecę twoją firmę wszystkim znajomym. Założę się tylko z nich pozazdrości nam pięknego kortu. Kurde, tłuczem kort tenisowy, ja pierdzielę. Dajmy ten walec. Pan Schmidt będzie patrzył na zerowo, wiecie. Dobra, walcujemy kort penisowy. Tenisowy, przepraszam. Równe przejęzyczenie. Tylko mi wyrównaj, wyrównaj. Jedziemy. Dobra. Czyli to się nie zmieszczę. Kurde, trzeba będzie na trzy razy. Dobra. Także krótkie zlecenie, tak że powalcujemy sobie trochę. Okej. Okay. Panie Schmidt, to jest ciężki sprzęt, ja nie wiem, czy pan tutaj ma kask. Pan bez kasku, tutaj to plac budowy, to grozi tutaj, wiecie, inspekcja pracy przyjdzie, czy tam budownictwo i powie, że tu bez kasku i dopiero będzie. Jak to jest małe miejsce. I czy tak kort nad tym, tak? Świetny pomysł, naprawdę. Kort nad przepaścią. Kurde. Po piłeczkę będziecie biegać naokoło, kurna mać, bo nowo Bugatti, ja pierdzielę, co ludzie mają w głowach? Kort nad tutaj taką skarpą co zrobić. Tu piłeczkę będą latać, samochody walić perfekcyjnie. Ale kto Boga temu zabroni, moi drodzy. Lecimy tędy. Szybko idzie, sprawnie, dobrze. Tyłem też ubija. Dobra.
Już końcóweczka. Perfecto. Chodźmy ze stąd. Bo trzeba będzie nasypać ziemi. Dobra. Ale to możemy odwieźć sobie... Nie to. Po pierwsze tutaj wchodzi tylko 4, także Lipton. Ja się niepotrzebnie przyniosłem. Dawaj walec. Nie to Lipton. To chciałem. Na żwirownię. I siedzimy tu. Załadujmy z 15. Albo 12, bo coś ciągnie nam ostatnio. Braknie tej ziemi. Także jakieś ładne 12. Dobra. W ogóle szybko idziesz. 6 minut minęło dopiero. Dobra, starczy. 11, 700 może być. Kaj to było. Tu jest prawda. No dobra. To ciśniemy na sobie będę przez wanko, przez płatkę, zamiast na polach w lewo, skręcimy na polach w prawo. Także dzisiaj może taki króciutki 10-minutowy odcineczek będzie. Zaczniemy i skończymy sobie, chyba że potrzebujemy sobie jakiś jeszcze korcik będzie tego samego gościa w miarę szybko z ranka, to sobie zrobimy. Bo nowego chyba nie będę zaczynał. Jakiegoś, nie wiem, dużego domu czy coś. Ale tak sobie dzieje, wiecie, zadanka na odcinki. Chyba, że mówię, da radę dwa zadania w jednym odcinku ogarnąć sobie tak, ale jak nie bardzo, to już nie bardzo. A nie, dalej jedziemy w lewo. Dalej, a prosto jedziemy, dobra. A potem w prawo. To nara. Kurde. Siema. Dobra. Już nie ma biegu. No, faktycznie takie wille, kurde, jakie, kurde. Basen w kształcie psiego chrupka, proszę bardzo. Tam jakiś, o kurde. Ja pierdzielę, ole, będzie roboty tutaj. Duże pole, to się ze dwa domy pobudują może. Ja cię szpierniczesz. O, kolejny basen. No fajnie mają, fajnie. Ja cię szpierniczesz, kurdesz. Bo już się nie sypie. Dobra, bo tutaj zasypałem górki, nie chciał lecieć. Tutaj wysypiemy resztę. No mi zabraknie ziemi pewnie. No jak Boga kocham, naprawdę! A koło zaraz pierdzielny włepek. Jak kog mój zara normalnie tu, normalnie. Albo mi sypią źle ziemię, albo ja mam coś z paką nie tak. Kurde.
Chyba się gra buguje, nie wiem. Boże, drogi Boże. A nie do tyłu. Dobra, jest piątka. Dobra. I znowu lecimy. Ja nie wiem, gdzie tą ziemię wie, naprawdę. 7 metrów mam. Miał być 10 tam, a wywaliłem 12. Ktoś mnie ożnął na ziemi, kurde, na ziemi mnie ożnęli, ja pierdzielę. W takie przekręty się robi. No nic, rzucimy jeszcze 7 metrów, jakąś w miarę. No to mogę ten przez pola. Ale, ale temperatura, chciałem powiedzieć, prędkość spadła. Aha! Puść mnie! Belzebubie! A tu jestem, super. Ech, oj, pojechał ten dalej. Kurde. Zły dzień, jaki, zły dzień. Który mnie strzelił? A go strzelałem normalnie. Jedziesz, to jedź. Nie jedziesz, to ja jadę. Pewnie pan radny nie zadowolony, że mu przyjdzie za mało ziemi. O nie, kobieta na pasach, o nie. O kurde, poszło. Była, nie ma. Siema. Jeżeli stanął kur na takim miejscu koleś. Naprawdę. Masz więcej. To już? Okej. Kort tenisowy gotowy, mam nadzieję, że wszystko panu podoba. Piękny kort, naprawdę, perfekcyjny. Tak, jest idealny, jestem niesamowicie podekscytowany, muszę przyznać, że jesteście naprawdę szybcy, odwaliście kawał dobrej roboty, mogę was zapewnić, że polecam wszystkim swoim znajomym. Będziemy bardzo wdzięczni. Czus, życzymy dobrej zabawy, do widzenia. Dzięki, do widzenia. No, znowu muszę cię opróżnić z miejsca budowy. Czekaj, co tu powstanie, czekajcie. Piękne, dzielnica willowa odblokowana, mówiłem. Ale machawire skubany, o w mordę. Kurczyszczyn, to za 3 doły by się zmieścił, jak nic. Ja pierdzielę. Co za gość. Co za gość. I patio ma z grillem. I tu na śmieci ma specjalny hangarek. Kurde. Co za gość. Naprawdę, co za gość. Jesteśmy w tym króciutkim odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapę w górę, w dół komentarze, subskrybenty. My widzimy się w kolejnym materiale. Cześć, na razie. Cześć, pa, pa.